Wyklęci, nieznani, zapomniani. Takie słowa opisują żołnierzy, którzy po wkroczeniu Sowietów na ziemię polskie, tuż po kapitulacji hitlerowskich Niemiec, walczyli o wolną Polskę, a w jej obronie ponieśli śmierć. Ich los stał się tematem wykładu zorganizowanego w ramach Ligi Nauki w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu. Interaktywną prelekcję przeprowadził doktor habilitowany Krzysztof Szwagrzyk, pełnomocnik prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do spraw poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Jesteśmy Polakami. Młode pokolenie przyjmuje pałeczkę po starszych pokoleniach, dziedziczy historię i winna jest szacunek i pamięć ludziom, którzy oddali życie za ojczyznę. Chcę również Was poprosić o to, abyśmy obejrzeli krótki materiał filmowy, który jest relacją naszej szkolnej telewizji z pochówku żołnierzy wyklętych. 11 listopada uczniowie prywatnego salezjańskiego liceum ogólnokształcącego imienia świętego Dominika. Wykład poprzedzony materiałem uczniów szkolnego koła filmowego cieszył się sporą frekwencją wrocławskich licealistów i gimnazjalistów, którzy docenili możliwość uczestnictwa w spotkaniu. Jest tutaj bardzo dużo informacji, bardzo ważnych informacji, a także wiele szczegółów, i które mogą nam pomóc w nauczeniu się tych wszystkich rzeczy, w zapamiętaniu. Lekcja patriotyzmu, jaką było zorganizowane wydarzenie, stało się miejscem refleksji nie tylko nad tym, co minęło. Ta wiedza o przeszłości musi jednocześnie wpływać na to, że musimy mieć chęć budowania nowego, lepszego świata bez przemocy i wierzenia, że taki świat da się zbudować. Historia, jakiej doświadczyli żołnierze wyklęci, pomimo swojej dramaturgii nie może nas przytłaczać. Wręcz przeciwnie, powinna nas umacniać i scalać jako naród wokół jednego państwa, dla którego wspólne dobro jest rzeczą najwyższej rangi.